Siatkarze AZS-u Politechniki Warszawskiej śmiało poczynają sobie nie tylko w rozgrywkach Plus Ligi, ale i europejskich pucharach. Po pokonaniu Metalurga Żłobin z Białorusi i Mladost Marina Castera z Chorwacji trafili na rywala z bardzo wysokiej półki. W czwartek, 9 lutego o godzinie 18.30 w hali Torwaru zmierzą się z rosyjską potęgą Dynamem Krasnodar. Dynamo to czwarty zespół poprzedniego sezonu uchodzącej za najsilniejszą na świecie Superligi. W jego składzie występują takie gwiazdy siatkówki jak Roman Jakowlew czy Simon Tisch. Rzeczywiście, rywal chyba najtrudniejszy, jaki mógł nas spotkać w tych rozgrywkach, Ekstraliga Rosyjska, czyli naprawdę bardzo dobry zespół. Mamy materiały już na ich temat, będziemy dobrze przygotowani taktycznie, ale też wiemy, że jest to zespół, który ma też w swoich szeregach kilku naprawdę dobrych graczy. Wspomnę tutaj jako wlewa reprezentanta Rosji wielokrotnego, Tischera, reprezentant Niemiec, tu będzie taki dodatkowy smaczek, bo spotkają się naprzeciwko siebie dwaj konkurenci do gry w reprezentacji Niemiec. Jest Wenezuelczyk i jest dwóch, trzech naprawdę solidnych Rosjan. Sztab szkoleniowy Politechniki o bardzo silnym rywalu z Rosji posiada dużą wiedzę. Trener Radosław Panas nie chce zdradzać taktycznych tajemnic, ale bez problemów wskazuje na najsilniejsze strony Dynama. No przede wszystkim bardzo mocna, trudna zagrywka, no i potężna siła ataku. Potrafią bombardować zagrywki i naprawdę nieźli zawodnicy, jeśli chodzi o atak, a kierowani przez tak dobrego rozgrywającego jak Tischer, to na pewno to już będzie duża siła. Gra w europejskich pucharach to walka nie tylko z zespołami z innych krajów, ale i męczące podróże. Szkoleniowiec Politechniki jest jednak przekonany, że częste mecze i długie trasy nie odbiją się na postawie jego podobiecznych. Chcieliśmy tego, prawda, żeby grać w pucharach, żeby podróżować po Europie, sprawdzać się z różnymi innymi stylami gry. Bardzo podobna sytuacja była, jak wracaliśmy z Chorwacji, też graliśmy tam w czwartek, w piątek wieczorem byliśmy w Warszawie, a w sobotę o 14.30 już graliśmy mecz ligowy z Jastrzębskim, także to jest bardzo podobna sytuacja, czyli już jesteśmy do tego jakby przygotowani i nie będzie to dla nas żadna nowość. Cała drużyna inżynierów liczy na wsparcie kibiców. W starciu z tak silnym rywalem jak Dynamo, doping wydaje się wręcz niezbędny. No, miło nam się gra przy całym Torwarze, a nie przy połowie, czyli ćwiartce. Mam nadzieję, że na Krasnodar ludzie przyjdą. Zapraszam również na mecz Pucharu Europejskiego z Dynamem Krasnodar, który odbędzie się 9 lutego na hali Torwar. Myślę, że nikogo tutaj nie trzeba zachęcać do przyjścia. Zespół z najwyższej półki, zespół Ekstraligi Rosyjskiej, wielkie gwiazdy siatkówki, także liczymy na to, że tutaj będziemy wszyscy razem wspólnie przy kilkutysięcznej publiczności świętować awans do kolejnej rundy. Wszystkich kibiców zapraszam na rewanż z Dynamem Krasnodar, który odbędzie się na Torwarze.